Witam Was serdecznie z dzisiejszego dnia. A czy nie to słowem zapisanym w księdze proroka Izajasza, w 49 rozdziale 15 wierszu? Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu, nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? A choćby nawet one zapomniały, jednak ja Ciebie nie zapomnę. A także słowo z listu do Hebrajczyków z 13 rozdziału 6 wiersza będzie nam towarzyszyło dnia dzisiejszego. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Zaufanie oznacza poleganie na kimś lub na czymś. Postawą tę cechuje duży stopień pewności i wiary, zwykle wobec drugiej osoby, jej zamiarów. Zaufanie oznacza też postępowanie z nadzieją, że coś zostanie zrobione. Także ufamy Panu Bogu, że będziemy żyć w bezpieczeństwie. Przede wszystkim w zaufaniu pragniemy powierzyć Mu nasze troski, radości, ale także i nasze nadzieje. Pismo stwierdza, że ludzie, którzy ufają Bogu, nigdy nie doznają zawodu. W ponad połowie fragmentów odnoszących się do zaufania, zaufanie mówi o tym, że Bóg jest mocny i silny i że warto Mu zaufać. Otóż, drodzy, możemy ufać Panu Bogu, możemy ufać drugiej osobie, ale także możemy ufać sami sobie. Warto jest ufać ludziom, którzy są uczciwi, sprawiedliwi. Natomiast nie zawsze nasze zaufanie idzie w parze z tym, co jest realne. Ufamy, bo wierzymy. I często druga osoba nas zawodzi. My także możemy zawodzić poprzez to, że nie dotrzymujemy obietnic czy danego słowa. Biblia podkreśla, że warto zaufać Panu Bogu. Warto zaufać, nawet jeśli nie wiemy, co się wydarzy. Z nadzieją. Ponieważ Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, ale także tym Bogiem, któremu, gdy zaufamy, nasze lęki będą powierzone. Dlatego też, drodzy, warto dzisiaj zastanowić się nad tym, jakie jest moje zaufanie względem Boga. Jaka jest moja wiara? Jaka jest moja nadzieja, którą powierzam Panu Bogu? Czy robię to z czystego przekonania, z czystej wiary? Czy też są we mnie wątpliwości co do tego, że powierzając moje troski Panu Bogu, nie wiem, czy On nimi się zaopiekuje. Dlatego też życzę Wam dzisiaj dużo dobrego, dużo nadziei i mocy w zaufaniu Panu Bogu. Pozostańcie z Panem Bogiem. Do zobaczenia.